szkoda, że zagraliśmy następnym razem a cappella. Myślę, że jeszcze uczymy się we wspólny śpiew kolęd. Bardzo pięknie w atmosferę tego naszego dzisiejszego spotkania wprowadziły nas panie śpiewem pięknej kolędy wśród nocnej ciszy. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na naszym dorocznym spotkaniu opłatkowym, dorocznym spotkaniu świątecznym. Przed chwilą wysłuchaliśmy kolędy, która opowiadała nam o tym, jak wśród nocnej ciszy narodził się Jezus Chrystus w Betlejem. A teraz wstańmy, moi drodzy, i wysłuchajmy słów Ewangelii, która opisuje to wydarzenie, które niebawem będziemy świętowali, to wydarzenie, o którym również śpiewamy w pięknych, tradycyjnych polskich kolędach. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności na całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Podążali więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali wszyscy, nadszedł czas dla Maryi rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w grobie, w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtedy stanął anioł pośród nich i chwała Pańska zewsząd ich oświecała. Także bardzo się przestraszyli i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel. Moi drodzy, ta wielka radość z narodzenia Pańskiego już dziś przed świętami towarzyszy nam wszystkim. Niech ta radość wypływająca z Bożego Narodzenia trwa w każdym z nas jak najdłużej, nie tylko w tym czasie przedświątecznym i świątecznym, ale niech ta miłość, którą Bóg przynosi, będzie miłością, która towarzyszy nam każdego dnia. Wszystkim mieszkańcom, zaproszonym gościom pragnę życzyć, aby były to zdrowe, spokojne święta. Święta, w których znajdziemy czas dla swoich najbliższych. Święta, w których odpoczniemy, nabierzemy sił do życia w codzienności. Niech nowy rok, który również niebawem rozpoczniemy, będzie rokiem Bożego błogosławieństwa. Niech Boże Dziecię błogosławi każdemu z nas w życiu prywatnym, zawodowym. Niech to Boże Dziecię chroni nas od wszelkiego zła i przynosi tylko to, co dobre. Szczęść Boże. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się opłatkiem. Myślę, że jakbyś kolędę jeszcze coś... A w trakcie zaśpiewamy kolędę. To pasuje. To jest pasująca kolędę. Thank you.
Zdrowia, szczęścia. Najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia. Dobra, ja mam, Staś. Dobra. Wszystkiego najlepszego. Zdrówka. Zdrówka. Niech tam nie paruje kamera. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, ze mnie. Ze mnie potrzeba. Dobra, to zdrowia, zdrowia. Zdrowia, zdrowia. Dziewczyny w Henrykowie, nie życzymy jej dużo zdrowia, zdrowia, żeby pracowała w ubezpieczeniach, nie? Żeby miała dobre, dobre, dobre dzieci, tak? Postara się, postara. Postaram się, to jest najlepszego. Szanowni Państwo, w tym ważnym dniu dla nas witamy serdecznie na naszym spotkaniu wigilijnym pana burmistrza gminy Orneta, pana Ireneusza Bobiera. I zapraszam i oczywiście serdecznie was wszystkich witam, mieszkańców, gości, pana przewodniczącego Rady Miasta gminy Orneta, pana Józefa Łuzara. Witam serdecznie pana Karola Łasińskiego, radny powiatu lubelskiego. Zdrowia, szczęścia. Zdrowia. Witam serdecznie szczęście w rodzinie gości. Tak, panią Paulinę Młodarczyk i panią Małgorzatę Szatę Kirol. Tak jest. I oczywiście naszego proboszcza, naszej parafii Sławomira Korupskiego. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy o zabranie miejsc i dalszy program naszego spotkania. Już panie burmistrzu, już pani Monika i już będziemy zapraszać naszych gości tutaj do nas. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, księże proboszczu, zbliża się czas, gdy z radością i entuzjazmem będziemy celebrować święta Bożego Narodzenia w zaciszu naszych domów. Ale zanim rozpoczniemy ten magiczny czas, chcielibyśmy zatrzymać się na chwilę, aby podzielić się z Państwem kilkoma słowami w trakcie tego wigilijnego naszego spotkania. Jesteśmy nie tylko zespołem, ale również grupą osób, która dzieli się swoimi pasjami i energią. W mijającym roku wspólnie wiele osiągnęliśmy. Celebrowaliśmy nasze sukcesy. Pamiętajcie, że nie tylko sołtys, ale również wy, kochani mieszkańcy, wnosicie wkład w rozwój naszej wioski, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Przecież tyle sołtys może, ile wieś i pan burmistrz pomoże. Niech ten wieczór będzie przypomnieniem, że razem możemy osiągnąć wszystko. Wzmocnić nasze więzi, aby w nowym roku znów dążyć do wspólnych celów. Życzymy wam, aby te święta były pełne ciepła, miłości i spokoju. Niech to będzie czas, który spędzicie w gronie najbliższych, a radość i uśmiech niech was nie opuszczają. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana burmistrza Ireneusza Bobiera oraz przewodniczącego Rady Miasta gminy Orneta o zabranie głosu.
Państwo, dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że wróciłbym Monika trochę te słowa. Tyle burmistrz może, jak ludzie pomogą, a sołtys będzie zawsze z burmistrzem. I to tak będzie chyba na wieki wieków. Ja tego życzę z całego serca Państwu w imieniu, nie wiem, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej i Pana Przewodniczącego, żebyście Państwo właśnie byli tą zgraną drużyną, taką drużyną, jaką wspiera nasz kolega radny i bardzo ci, Karol, za to dziękuję. Radny powiatu lidzbarskiego Karol Łasiński wspiera także drużynę piłki nożnej, którą macie i bardzo wysoko ją sobie cenimy, bo właśnie tak zaczynają się gwiazdy, tak zaczynają się ludzie, którzy osiągają sukcesy. Życzę Wam, młodzi ludzie, żebyście właśnie Wy byli tożsami ze swoją miejscowością, żebyście to Wy o niej dawali zawsze dobre imię, bo Henrykowo na to zasługuje. W Super Polsacie słyszymy dzisiaj cały czas o Henrykowie i jak otwieramy w urzędzie lodówkę, to już nie Ferenc z Barzyn, tylko Henrykowo zaczyna się pojawiać. Ja z tego powodu jestem szczęśliwy, bo im więcej słyszymy dobrego o naszej gminie, tym więcej dobrze mówi się o Was i o nas, bo to jest najważniejsze, żebyśmy tworzyli tę jedność. Z całego serca także dziękuję za to wsparcie i za to, że wspólnie możemy zrobić coś więcej także dla Henrykowa, nie licząc Funduszu Sołeckiego. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia także w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Odnecie, żeby nowonarodzony Chrystus dał Wam wszystkim, nam wszystkim wiarę, nadzieję i przede wszystkim prawdziwą miłość. Chciałbym, żebyście Państwo pamiętali o tym, że te relacje, które dzisiaj budujecie, one zakiełkują w przyszłości. Jeżeli Państwo w swoich rodzinach macie te relacje słabe, to odbudowujcie je, bo jak wszyscy wiecie, każdy różnie w życiu mógł przejść różne historie, ale konsekwencji na końcu na prostej zawsze najważniejsza jest rodzina. Z całego serca wszystkim życzymy z Panem Przewodniczącym zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia zawsze są świętami bardzo rodzinnymi. Ja w imieniu wszystkich radnych życzę Państwu, abyście święta spotkali, spędzili w rodzinie, wśród przyjaciół i żebyście się spotkali wszyscy w takim samym gronie za rok, żeby nikogo przy stole Wigilii nie zabrakło. A w nowym roku całym mieszkańcom całej wsi Henrykowo, wszystkim tu gościom życzymy udanego roku i jak najmniej problemów. Wszystkiego dobrego. Mamy przygotowaną piosenkę świąteczną. Czas świąteczny, czas? Karol, bardzo zapraszam. Zapraszam. To ja też zapraszam tutaj panią kierownik drużyny piłkarskiej. Przekażę tutaj cukiereczki. Kornelia, proszę bardzo. Rozdzielić tutaj dla całej drużyny, żeby wam było słodko w imieniu pana burmistrza. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, tak już chyba tradycyjnie, jak jechaliśmy tutaj do Henrykowa, spotkaliśmy Mikołaja, który nie wiedzieć skąd on wie wszystko o nas. Wiedział, że dla chłopców i dziewcząt z waszego sołectwa, chciałbym powiedzieć z naszego, brakowało ortalionów. Okazało się, że list był napisany i te ortaliony właśnie dojechały. Zapraszam tutaj całą drużynę naszą. Zapraszam chłopaki i dziewczyny. I gdzie jest nasz Leonardo DiCaprio, Tom Cruise i Brad Pitt w jednym? Emil, zapraszam cię tutaj. Pomożesz mi po prostu rozdać te ortaliony. Jeszcze rozmiarami. Może coś powiem na temat Mikołaja, tak? Mikołaj, noc, śnieg, cisza. Tutaj mamy Mikołaja.
Księżyc wstaje, idą święci Mikołaje po ziemi, a świat nie wie jeszcze o tym. Drzemią drzewa, ścieżki, płoty, otulone ich brodami srebrnymi. Nie śpi, synku, gdy usłyszysz, Bóg się rodzi. W nocnej ciszy są o krok, idą ścieżką, drogą, szosą, najcenniejsze dary niosą, miłość i dobroć. Dawno temu przez wszystkich kochany żył biskup Mikołaj, dobrze ludziom znany. Najuboższym chętnie z radością pospieszał, wszystkich nieszczęśliwych, zmartwionych pocieszał. Raz, gdy wśród trudności wielki głód panował, nad smutnymi ludźmi biskup się zlitował. Od wioski do wioski schodził ziemi kawał, kupował moc chleba, biednym go rozdawał. Ratował on dzieci i starszych, ratował to też pamięć o nim, wdzięczny lud zachował. O Mikołaju powiedziałam. Słuchajcie, za chwilę mam nadzieję, że się przebierzemy, zrobimy zdjęcie. Chciałbym powiedzieć, że też wszystkie te inwestycje, wszystkie działania nie są takie proste do zrealizowania. Wielkie podziękowania dla pana burmistrza. Irku, bardzo dziękuję. No i też dziękuję za zaproszenie. Wesołych świąt. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie też dla was łaskawy, tak jak łaskawy był dla naszej drużyny. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy serdecznie, a dla państwa będzie przygrywał zespół Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ornety. Oczywiście serdecznie witamy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do wspólnego śpiewania.